Ekspresie Człopy. Festynowo w gminie. Działania OSP. Zawody pożarnicze. Wędrowny festiwal kultury ukraińskiej. Absolutorium. Ku radości wszystkich mieszkańców w tym roku po okresie obostrzeń powróciły do naszej gminy imprezy plenerowe. Ludzie chcą wyjść z domu, chcą przyjść, chcą się pobawić, chcą zorganizować dla dzieci, dla siebie. Chcą być po prostu razem. I myślę, że to jest najważniejsze. No postanowiliśmy zorganizować Dzień Dziecka. Kiełbaski będą, grill będzie, ciasto. Rodzice popiekli ciasto. Nadleśnictwo przygotowało też tu różne zabawy. Szczelanie dla dzieci będzie, fotobudka, zamek, zjeżdżalnia, no i wiele jeszcze innych. Rodzice i dzieci spędzają razem czas, mają wolną chwilę dla siebie, mogą, dzieci są zadowolone z tego, że tutaj jest tyle zabaw, rodzice też są zadowoleni, że dziecko jest szczęśliwe. Piknik zorganizowaliśmy z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca. Po prostu chcieliśmy jakoś bardziej uroczyście zakończyć pandemię, ludzie stęsknili się za takimi spotkaniami. Tak, dla dzieci najwięcej dużo zabaw, dużo konkursów, mamy też tak samo zawody mieszane z rodzicami. Tak staramy się zorganizować czas, żeby wszyscy się integrowali. Można się pobawić. Można potańczyć. Szczególnie to, że jest dużo jedzenia, fajne zabawy. Organizujemy otwarcie sklepu i Dzień Dziecka dla dzieci. Możliwości są i dzieci na razie dopisują. Będzie ognisko dla dzieci, malowanie twarzy, mały poczęstunek i myślę, że jakaś fajna zabawa. Jest taka chęć i no, ludzie czekają na takie rzeczy, na spotkanie razem, usiąść razem przy stole, pobawić się, porozmawiać. Dzisiaj w Trzebinie jest Dzień Dziecka, organizowany przez aktywne kółko Trzebin. Mamy wiele atrakcji, są dwa zamki dmuchane. Jest oczywiście darmowy popcorn, frytki, będzie grill z kiełbaskami, wata cukrowa. Tatuaże, malowanie twarzy, zapiekanki. Dużo, dzieje się. Chodzi o to, żeby się tutaj dzieciaki pobawiły. Mieszkańcy zintegrowali wokół wspólnych działań, wokół wspólnych zajęć. Zjeżdżamy na zamkach, fajnie się bawimy. Wcześniej były takie zawody, jakby rzucanie do celu. Fajnie, że to zostało zorganizowane. Dlaczego? Ponieważ można się dużo zabawić. Aktywnie było także u naszych druhów ochotników. W lasach pod Dzwonowem wzięli oni udział w grupowych ćwiczeniach. W dniu dzisiejszym my będziemy świadkami ćwiczeń powiatowych na obszarach leśnych Nadleśnictwa Człopa. Są to ćwiczenia, w których będziemy chcieli sprawdzić, przećwiczyć możliwość dostarczania wody na duże odległości. Co takie manewry dają naszym druhom? Zapoznanie ze sprzętem, doskonalenie taktyki działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności rozwijania sprzętu, poznanie nowego sprzętu. Na naszym stadionie odbyły się zawody pożarnicze, w których wzięły udział jednostki OSP z gminy Człopa, Tuczno i Mirosławiec. W takich zawodach moim zdaniem jest najważniejsza sprawność strażaków. Oni mogą sobie pokazać nie tylko przy gaszeniu pożarów, tylko pokazać jak działają, jak współpracują z ludźmi. Takie ćwiczenie bojowe to jest typowe ćwiczenie, gdzie działają się rzeczy przy akcjach pożarniczych. Także moim zdaniem to podwyższa naszą sprawność gaśniczą. Najważniejsze to chęć spotkania się z chłopakami z innych drużyn OSP jednostek. Po prostu czy trochę po ćwiczenia, poruszania się. Zawody mają wielopokoleniową tradycję. No bo mi się to bardzo podoba. Mój wujek startował, mój dziadek kiedyś startował. Tradycyjnie do naszej gminy zawitał wędrowny festiwal kultury ukraińskiej. Dzisiaj gościmy kolejny zespół w ramach 26. Wędrownego Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Jest to zespół pieśni i tańca Huculija z Iwano-Frankowska. Te występy wpisały się już niejako w kalendarz wydarzeń, chociaż to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, no zawsze czyniło pod znakiem zapytania, czy będzie to możliwe. Udało się, cieszymy się bardzo. Lubię uczestniczyć w takich imprezach i bardzo się cieszę, że możemy posłuchać zespołów takich. Muzyka jednoczy i dlatego został zorganizowany ten festiwal. Poznajemy kulturę nawzajem. Wątek ukraiński był także motywem przewodnim koncertu, który odbył się w naszym kościele parafialnym. Mieliśmy koncert poświęcony integracji z Ukrainą w ich trudnych czasach. Chcieliśmy po prostu solidaryzować się z nimi w ich cierpieniu i ich bólu.
i poprzez muzykę, poezję chcieliśmy po prostu umilić im też czas, a tak się świetnie złożyło, że w tym obrządku, w którym pochodzą Ukraińcy w większości grecko-katolickim, jest ich święto, więc wszystko się pięknie złożyło. Oprócz chóru wystąpili państwo Olena Slusarenko i pan Mikołaj Sikora, to jest małżeństwo, bardzo wykształceni ludzie muzycznie. Na zakończenie koncertu była kwesta, był to koncert charytatywny z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla Ukrainy. Ważnym wydarzeniem w życiu każdej gminy jest udzielenie burmistrzowi absolutorium. No, dla mnie to jest wielki zaszczyt, ale z drugiej strony wielka odpowiedzialność, ponieważ no, dopinguje mnie do tego, żebym jeszcze więcej, jeszcze lepiej, na tyle, na ile potrafię, realizował zadania wyznaczone przez samorząd gminny. A jak wygląda współpraca z Radą? No, ja muszę przyznać, że współpraca z Radą Miejską w Człopie dla mnie jest wielką przyjemnością. Nie dominuje tutaj żadna walka polityczna, tylko to jest merytoryczna dyskusja na temat kierunków rozwoju gminy. I od początku, jak poddawany jestem tej ocenie, no to ta ocena wypada pozytywnie. Tym razem również i uzyskałem i wotum zaufania, i absolutorium, i to są oceny jednogłośne. W mijających wakacyjnych miesiącach odbyło się wiele ważnych, wyczekiwanych i potrzebnych wydarzeń. To jasne jak słońce.